Cześć, dziś nie planuję odkrywania Ameryki, dziś chcę zapoznać Cię ze sposobami na rozbudzenie się. Znam ich kilka i w moim przypadku się sprawdzają, aczkolwiek pewnie i tak brzmią teraz tak, jakbym spał. Zatem póki trzymam się na nogach, to przechodzę do rzeczy. Pierwszy pomysł jest bardzo prosty i standardowy. Jeśli masz problem z przebudzeniem się, to polecam Ci wycieczkę do łazienki w celu przemycia twarzy i oczu zimną wodą. Dobrym pomysłem może być też prysznic. Drugi pomysł to jedzenie. Jeśli organizm nie ma energii, to jest senny i trzeba go wzmocnić. Zastrzyk energii w postaci produktów o wysokim poziomie węglowodanów z pewnością postawi cię na nogi. Trzeci pomysł nie powinien cię zaskoczyć. Na przebudzenie polecana jest filiżanka mocnej kawy. Aczkolwiek równie mocno, a nawet mocniej rozbudzić może cię zielona herbata, czy też herbata czarna. Dobrze na przebudzenie się wpływa również gimnastyka i trochę ruchu. Jeśli więc zmagasz się z sennością, to po prostu się rozruszaj, zrób pompki czy kilka przysiadów, które poprawią krążenie krwi w twoim organizmie, co przełoży się na wzrost energii, której w tej chwili tak bardzo ci brakuje.